piątkę kompozycji. Są te najważniejsze elementy, ale może właśnie te asy z rękawa, jakieś inne zagrania będą prezentowane tak jak teraz przez Agro Oak Dive na Dolnej Alei. To wygląda jak banalna pierwsza krew na konto perfekcyjnej drużyny w tym sezonie zasadniczym. Absolutnie dziecinnie prosta. I pamiętajmy, każdy kij ma dwa końce. Kiedy lane swapujesz, raczej będziesz szukał tutaj Sejona w swojej kompozycji, a niekoniecznie Karmy. Tutaj Jaken nie mógł zrobić absolutnie nic. Mało tego, Lurox po prostu chyba będzie próbował farmić przeciwnika. Się steleportował, postawił do Control Warda i flash prosto w ścianę. Ojojoj, głowa boli, Jaken, nie tylko ciebie, ale prawdopodobnie też twoją drużynę, bo właśnie oddałeś przeciwnemu junglerowi dwa zabójstwa. Dwa zabójstwa. Się zdecydował oczywiście Speltix Edge. Nie tylko rozbijasz na przeciwniku, ale też na wieżach. Domolec, a propos jednak pyrki, Domolec wygląda jakby dał się wyłapać, obok pojawia się Stachu. To tylko pytanie, czy będzie w stanie uratować swojego midlanera? Dokładnie tak! Pyrka, 0-1 na swoim koncie, a Domolec jakby niewzruszony. Tak, błysnąłem, ale mamy zabójstwo. Z drugiej strony oczywiście, Thalia może zrobić plus jeden na sajdzie, więc to będzie trudna decyzja do podjęcia. A my jednak, no, zostajemy trochę z tym poprzednim teamfightem. Dokładnie tak, bo Kres bardzo szybko wyeliminowany i patrzcie tutaj, Laker skakuje prosto w Jakena, który dostał jedno, drugie uzdrowienie, tarcza. Pamiętajmy, to złoto i tak było dzielone na pomiędzy no, praktycznie wszystkich zawodników ESK. Wydaje mi się, że Matma jest bezlitosna w tym tematie. Co tu się Karbo dzieje? Karbo punktów zdrowia, ładny, ładny tsunami ze strony Meleksa. Tylko będzie musiał poświęcić swoje życie. Harpun wykorzystał Exhausta, flash ciągle dostępny, ale to jest ciągle jedno darmowe zawahiry zaznaczał. Killer's Instinct to jest idealna nazwa umiejętności dla Kaisy, kiedy granią Laker. Pamiętamy to zagranie na środku, wskoczenie dwóch przeciwników, błyskawiczna eliminacja. Tak jak teraz błyskawiczna eliminacja Stacha. 0-1-3, pierwsza śmierć tego junglera w ultralidze. Na pewno było coś, czego chciałby uniknąć Domolec. Teraz także z błyskiem Fatality, przebicie pancerza. Będzie zadawał coraz więcej obrażeń. Szczególnie, że okej, może odpisać. Szczególnie, że Pyrka inicjuje, pojawia się tsunami, błysk od Pyrki, a także Kresa. Nie no, dwa flesze wyglądało naprawdę ciekawie, ale także naprawdę dobra kołysanka od Stacha. Wchodzi agresywnie, Domolec jakby z nietrafioną inicjacją, ale teraz Simiwak z inicjacją naprawdę trafioną, tylko bardzo szybko też pogoniony. Domolec dalej szuka jakby przeciwnika. Szybko Harpun z niezbyt dobrą pozycją wyeliminowany. Co się szykuje Lurox dalej? Szarpana walka, ale Lurox stawia ścianę. Meleks musi fleszować. Nie ma szans ze starciem z tak potężną Talią, a dodatkowo Jaken. 0-4 na jego koncie. Zaraz zamieni się w 0-5. Dobre, tutaj bombel jeszcze od Meleksa, ale to nie uratuje jego ekipy. Ostatecznie jest to zaledwie 1-4. Tak, patrzymy na przykład u Kresa. Będzie tak szukał tego Serafa. W ogóle AP, AP midlanerzy mają teraz ten problem. Okay, ale Domolec też chyba szuka zadymy, szuka problemu. Dostaje ogrom obrażeń od Lakera, ten niewzruszony, ale w tym momencie przykuty do ściany, Harpu z eliminacją prosto na Lakerze. Cofa się w opięcia Renektona, Sinmiwak, kolejne wejście w czterech przeciwników. Dołóż do tego Shockwave od Kresa i okazuje się, że Ago Rogue jednak bez większych problemów będzie szło po 9 zwycięstwo. Oj, szukaj siebie, wchodzenia w przeciwników i szukania tych indywidualnych zagrań. A teraz spójrz, chowają się za ścianką, to jest coś, co robili też tydzień temu i Domolec wyłapany, używa swojej tarczy, żeby przedłużyć swoje męki tak naprawdę. Czy to jest Boże, ale nie! Shockwave poskromi całe zaloty Team SK Gaming na jakiekolwiek wygranie tej walki. Jeszcze Laker wchodzi agresywnie, żeby dopełnić dzieła. Cztery darmowe eliminacje na ich koncie. To jest absolutna egzekucja, Dawidzie. To jest rzeź, którą Ago Rogue zgotowało SC. Jeżeli mieliśmy jakiekolwiek tutaj wątpliwości, jeżeli mieliśmy jakiekolwiek tutaj nadzieje, no one w tym momencie przestają już po prostu istnieć, gdy Ago Rogue kroczy środkową aleją po przeciwny Nexus. 25 minut. To nie był spacerek na pewno, no ale SK też no nie za bardzo znalazła tutaj sposób, jak to spotkanie mieliby zwyciężyć. Liczyć na to, że Ago będzie chciało się z nimi bić pod fontanną, tam gdzie będą w stanie szybko wracać do bazy, regenerować swoje siły. W takiej walce, chciałem powiedzieć uczciwej, no niezbyt ona uczciwa, choć Domolec. Domolec szuka agresywnie, ale co to było? Wbiegł solowo w całą drużynę przeciwną, Ago Rogue mówi okej! Dlatego my teraz was zainicjujemy. Dwa trupy na koncie Simiwaka. I teraz jestem w 90% pewien. Pójdą po przeciwny Nexus. Bardzo był bliski ten mecz w tym momencie, Dawidzie, ale trzeba przyznać, że bardzo, bardzo brzydki finish ze strony Team SK Gaming. Dużo tutaj było nierówności w tym drafcie, dużo tutaj było problemów z egzekucją, ale sama końcówka, no to już wyłącznie pod dyktando Ago Rogue, bez zaskoczeń w pierwszym meczu.